Cześć, tutaj Maciej. Lucjan. Czyli Make Life Harder. Zapraszamy Was na spacer po Empiku, do kupna naszej książki, do zapoznania się ze wspaniałą ofertą tej księgarni. W ogóle do wszystkiego. W ogóle tak, zapraszamy Was, żebyście ty przyszli, wszyscy chętnie wychodzili. Lubię ich za niekonwencjonalne podejście do wszystkiego. Lucjan i Maciej, twórcy jedynego i niepowtarzalnego bloga Make Life Harder. Prace nad książką trwały codziennie od środy do piątku, między 10 a 15. Przerwą na obiad i na oglądanie filmów, więc w sumie jakieś solidne 1,5 godziny dziennie. Także był to horror. No i tam jeszcze była przerwa na wyprostowanie kości. Tak. Ale przynajmniej zaraz wiemy, co to jest dyscyplina i wiemy, jak czują się górnicy. Nie jestem ani z Radomia, ani z Łodzi, więc nie biorę tych żartów osobiście. No urzekający są. No. Gdybym był kobietą, to chciałem mieć takich facetów. Fajna satyra do życia codziennego. Są dowcipy, które poruszają sprawy codzienne, życie celebrytów, nasze naturalne jakieś polskie odruchy, polskie zwyczaje. Ta książka jest bardziej zbliżona do tego, co sobie na początku założyliśmy. Czyli jest przede wszystkim mądra. Mądra, ale jest też piękna. Piękna jest piękna, a też pełna nadziei i... Następne pytanie. Przyszłam szukając prezentu dla swojego ojca, który miał urodziny i stwierdziłam, że to będzie fajna pozycja, jedna z dwóch. Warto wiedzieć, jak żyć, a ta książka bardzo konsekwentnie i w bardzo spójny sposób mówi, jak żyć. Książka jest przede wszystkim dłuższa niż nasze notki na Facebooku, gdyż notki nasze na Facebooku mają po 1000 znaków. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale są to dosyć krótkie formy, a tutaj musieliśmy napisać około 300 tysięcy znaków i to było bardzo trudne. Przystojni, bogaci, emanują testosteronem, niesłychanie seksowni, nie sposób mu się nie oprzeć. Ale tak zupełnie na poważnie, ja ich śledzę praktycznie od początku Make Life Harder. To się podesłał linka po prostu i ja zwariowałam. Nie chciałam uwierzyć w to, że w Polsce jest ktoś obdarzony tak absurdalnym, ironicznym i bezkompromisowym poczuciem humoru i dlatego tak inteligentnym cholernie. Ja strasznie lubię inteligentnych ludzi. Karolina Korwin-Piotrowska odegrała ogromną rolę w powstaniu tej książki. Kiedy wydawnictwo postanowiło zerwać z nami umowę, my zostaliśmy na lodzie i pogrążeni w melancholii zwróciliśmy się do Karoliny Korwin-Piotrowskiej z pytaniem, której zresztą wcześniej nie znaliśmy, z pytaniem, co teraz z tą książką zrobić. I ona nam powiedziała, że odezwijcie się do Pruszyńskiego. Postanowiłam trochę pomóc, no, że mi dziękowali, w ogóle opowiadają o mnie, że jestem matką chrzestną, to jest cudowne, no bo to są świetni ludzie, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, że oni będą fajnie ewoluować, że cały czas będą równie śmieszni jak teraz i nigdy nie stracą ostrości widzenia. Make Life Harder. Zapraszamy Was na wszystko, co proponuje Empik.